Ergebnis voraus. Also wagen wir eine kleine Prognose. Was haben wir denn vom Axel im nächsten Jahr zu erwarten? Na gut, wir machen jetzt mal die Aufbauphase weiter. Wir gehen nach Amerika, wie uns vorher. Wir wollen die entsprechenden Partner im Training haben. Und dann werden wir sehen, wie im nächsten Jahr Axel drauf ist. Werden wir sehen. Danke. Das war's aus dem Ring einstweilen. Wir sehen uns aber gleich nochmal wieder mit den Highlights. Florian König, Werner Schneider und wir erwarten auch noch einen Gast. Also, es wird weiter geboxt im Programm. Wir sind gleich wieder da für Sie. Dyscypliną sportu kojarzą się kibicom koszalińskim nazwisko przede wszystkim Józefa Warchoła i od niedawna, można powiedzieć od ubiegłego roku, jednego z najlepszych naszych kickbokserów młodego pokolenia. Myślę tutaj o Tomku Różańskim. Witam Was serdecznie w studiu. Tak jak już mówiłem, proszę Państwa, 22 w Karlinie, Józku, myślę, że to chyba trochę spore zaskoczenie dla kibiców, sympatyków tej dyscypliny sportu. Dlaczego Karlino, nie hala zarządu obiektów sportowych, jak zwykle? Tak, dlaczego Karlino? No dlatego, że Tomek jest tutaj liderem w koszańskim klubie kickboxingu. Dojeżdża z Karlina na treningi, trenują mnie już od półtora roku. No i jest to świetny pomysł, powiedzmy, który zaszczepił mi jeden pan, gdzie powiadomił mnie, że jest piękna hala w Karlinie, zresztą Tomek też trenuje na tej hali i powiedzmy jest około 500 osób na tej hali, znaczy kibiców ta hala może pomieścić i właśnie tutaj dogadałem się z władzami miasta tutaj, między innymi z dyrektorem tego ośrodka sportowego w Karlinie, właśnie, żeby tam zorganizować galę kickboxingu. Kogo możemy się spodziewać w ringu obok, bo zdradźmy to, że walką główną będzie walka właśnie Tomka Różańskiego w kategorii wagowej do 71 kg. Kto będzie jego przeciwnikiem, jakie inne walki, bo zaraz powiemy o tym, że ty tym razem walczyć nie będziesz. Będziesz tylko organizatorem i trenerem. I trenerem, tak. Oczywiście Koszalinski Klub Kickboxingu wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Karlino organizują tą galę kickboxingu w wersji full contact, oprócz oczywiście Tomka Różańskiego, który wystąpi w głównej walce wieczoru. Będzie to pojedynek o, można powiedzieć, o pierwsze miejsce w rankingu polskim zawodowym. Jeżeli Tomek ten pojedynek wygra, sądzę, że w najbliższych 3-4 miesiącach stoczy pojedynek o tytuł zawodowego mistrza kraju. Inne pojedynki na pewno dostarczą dużo emocji. No widzę, na pewno dostarczy emocji pojedynek Tomka. Będzie to ostatni pojedynek. Inne pojedynki na pewno to będą gwiazdy polskiego kickboxingu, można powiedzieć europejskiego, światowego, między innymi Zbigniew Kowalkowski, mistrz Europy, mistrz świata. W formule Light Contact wystąpi w pojedynku z Markiem Marszałem, trzykrotnym mistrzem Polski też w tej kategorii. Następnie Mariusz Cięściński, jest to znana postać, najlepsza można powiedzieć tutaj obecny, najbardziej utytułowany zawodnik Polski, wielokrotny mistrz świata, mistrz Europy i zawodowy i amatorski. No i oczywiście tutaj Robert Nowak z Gerardem Ziarskim. No i wystąpią też zawodnicy z Koszańskiego Klubu Kickboxingu, którzy można powiedzieć, będzie taki, będą tak zwane potyczki wprowadzające w ten nastrój gali kickboxingu. Tak, czyli podobnie jak było to w hali zarządu obiektów sportowych, gdzie również przed tymi głównymi walkami twoi najmłodsi adepci tej dyscypliny sportu, no można powiedzieć, że nawet niektórzy po raz pierwszy w prawdziwym ringu stawali do walki. A teraz może pytanie do Tomka. Tomku, co wiesz na temat swojego najbliższego przeciwnika? Czy spotykałeś się z nim? Czy wiesz, jak boksuje? Jak oceniasz swoje szanse? Znaczy, tak. Moim przeciwnikiem jest Wojciech Nawrocki. W tej kategorii 71 kg walczę pierwszy raz w full kontakcie. No jest to dwukrotny wicemistrz Polski właśnie w tej kategorii wagowej 71 kg. Czy jest starszy od ciebie? Jest rok ode mnie starszy. Wyższy jest ode mnie, z tego co wiem, także prawdopodobnie zdobył złote rękawice w boksie, także na pewno będzie boksersko bardzo dobrze przygotowany. No nie wiem, ostro trenuję właśnie tu pod okiem mojego trenera, także mam nadzieję, że wygram tę walkę. Tak, a sam powiedziałeś, przeciwnik wyższy to narzuca pewną taktykę walki, będziecie raczej szukać z trenerem chyba rozwiązań w półdystansie, będziesz spróbował przebić się przez długie ramiona, dłuższe ramiona pewnie przeciwnika.
Ale jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałeś, skąd jest ten przeciwnik? No, jest to zawodnik z Krakowa. Jest zawodnikiem z Krakowa, Józku. Jakim jest ośrodek krakowski? Należy do jednych z najsilniejszych ośrodków w Polsce, tak. No, mamy go na kasecie wideo. On Dabka raczej nie widział, na pewno na kasecie wideo, także podejrzewam, że pomyśli sobie, że jest słabym zawodnikiem. No, oglądaliśmy już go dwukrotnie na kasecie wideo, także jest troszeczkę, można powiedzieć, niewygodny zawodnik z tego względu, że walczy z odwrotnej pozycji. No ale już mamy taktykę odpowiednią na niego już opracowaną, także szlifujemy te elementy, powiedzmy, z treningu na trening, także myślę, że powinno być dobrze. Te gale, które organizowałeś w ubiegłym roku w hali Zarządu Obiektów Sportowych w Koszalinie, zawsze starałeś się coś przygotować sympatycznego dla kibiców. Co teraz, oprócz walk, na co mogą liczyć ci sympatycy sportu, którzy przyjdą do hali w Karlinie? To znaczy, jeszcze dokładnie jest wiele propozycji. Mogę powiedzieć, że to będzie niespodzianka. Także myślę, że do końca będziemy musieli wytrwać, no i to będzie niespodzianka już na samej gali. Teraz powiedzmy na temat waszych przygotowań. Trenujecie jak zwykle w swoich pomieszczeniach klubowych, w pomieszczeniu sali treningowej koszalińskiego klubu kickboxingu, który mieści się przy szkole podstawowej numer 1. Parę słów na temat tej właśnie hali, którą właśnie w trakcie naszej rozmowy mogą oglądać nasi telewidzowie. Czy ta hala, no można powiedzieć, pęka w szwach? Masz bardzo wielu chętnych do uprawiania tej dyscypliny sportu, która no, dzięki twojej osobie między innymi stała się bardzo popularna w naszym mieście. Czy ten obiekt po prostu no, wystarcza wam, jeśli chodzi o objętość? To znaczy, jeżeli chodzi o kickboxing, dużo chętnych może nie jest aż tak bardzo, ale bo ludzie po prostu różnie sobie ten kickboxing kojarzą. To znaczy, przychodzą do mnie zawodnicy, raczej preferuję w tej chwili raczej sport wyczynowy. Jest sekcja początkująca, jest sekcja zaawansowana, ale raczej ten preferuję raczej zaawansowanych chłopców, bardzo szybko mnie zdobywają umiejętności i po prostu zakładają rękawice i powolutku już opracowują systemy walk i przygotowuję takich zawodników po pół roku, roku czasu, taki zawodnik już praktycznie uczeń, jeżeli ma 16 lat, może nie zupełnie do ringu, ale może już walczyć w tym systemie light contact i może już startować. Obecnie w tych mistrzostwach Polski, kraju, Polski juniorów do lat 20, no, wystąpiło 4 zawodników, no i zdobyłem 2 medale. Był to medal srebrny i brązowy, także jest to dla mnie sukces. Myślę, że w przyszłym roku już wystąpi nie tylko 4, ale 8 i z tego być może jeden złoty medal i kilka, powiedzmy, srebrnych lub brązowych. No, uważam, że te warunki, które mamy w szkole podstawowej numer 1, no, są to normalne warunki, jak są. No, współpracujemy bardzo dobrze tutaj z dyrektorem szkoły, z panem Wisławem Cicheckim, który nam tutaj też pomaga. Na pewno no, w przyszłości, za lat kilka, myślę, że koszalinski klub kickboxing będzie na pewno jeden z najsilniejszych ośrodków w Polsce. No, młodzież w tej chwili przychodzi na treningi, garnie się pewna do tego sportu, no ale to wytrzymują tylko nieliczni. To muszą być chłopcy z charakterem, którzy będą chcieli naprawdę coś osiągnąć w sporcie, powiedzmy w tym sporcie, który uprawiają. Na pewno potrzebna jest, powiedzmy, jakaś baza, no właśnie mówiłeś o tym, że bardzo brakuje wam ringu. Tak, niezbędna, czy chodzi nam o konkretną bazę, to znaczy typowo pomieszczenie, na gdzie będzie, powiedzmy, ring jakiś tam podłogowy, klatka, bo jeżeli chodzi o na dzień dzisiejszy warunki, w których uprawiamy kickboxing, no troszeczkę jest to niebezpiecznie, ze względu na to, że w każdym momencie może ktoś tam, prawda, wrócić się na jakieś nadrabinki, na ścianę, ktoś kogoś tam może uderzyć i to jest jednak niebezpieczne, nie? Ale na razie odpukajmy, nic się na razie nie stało i na pewno będę bardzo, znaczy współpracuję tutaj właśnie z władzami miasta tutaj i będę chciał, żeby nam tutaj no, pomogli właśnie w tym właśnie, jeżeli chodzi o tą bazę. Ta baza byłaby na pewno korzystna, powiedzmy, w przyszłości dla klubu. No, będziemy bardzo zabiegać o tą bazę, bo jednak jest to niezbędne dla klubu. Mówiłeś o tym, że bardzo chcielibyście, aby wasze starania o polepszenie waszej bazy treningowej znaleźć jakichś sponsorów. Tak, na pewno jeżeli chodzi o sponsorów, to
Jest kilka firm koszalińskich, które pomagają nam, jeżeli chodzi o organizację właśnie tego typu imprez, jeżeli chodzi o właśnie galę kickboxingu. No, Koszański Klub Kickboxingu właśnie tutaj właśnie z moim, który ja założyłem w ciągu powiedzmy 3 lat, zorganizował 8 imprez sportowych w Koszalinie. Na każdej imprezie, nie będę ukrywał, na każdej gali, prawda, był komplet ludzi. No, komplet oznacza około 1000 ludzi. Także zawsze hala mieściła do ostatniego miejsca. Dużo chętnych przychodziło na tego typu imprezy. Na pewno bez sponsorów te imprezy by się nie odbyły. Są to drogie imprezy, ze względu na to, że zawodnicy, którzy biorą udział w tych imprezach, na pewno nie przyjadą za darmo walczyć. To trzeba po prostu niestety no, jakieś koszta, powiedzmy, zapłacić takim zawodnikom. No, dobrym zawodnikom, no niestety to jest, jeżeli walczy taki zawodnik 5 rund, przykładowo, to trzeba zapłacić ten, powiedzmy, 1 000 000 zł za rundę, nie? Także 5 milionów trzeba wydać do tego zawodnika. No, są to duże koszty, około 60-70 milionów na imprezę. No, jeżeli chodzi o, powiedzmy, o Koszalin, no to ciężko zebrać na taką imprezę takie koszta właśnie finansowe. No i niestety dzięki właśnie tym sponsorom, którzy nam pomagają, zbieramy te pieniądze, naprawdę wyciągamy je z pod ziemi, można powiedzieć, i robimy tego typu imprezy. Jest duże zainteresowanie, wokół tego jest świetna otoczka. No można, powiedzmy, w ten sposób właśnie promować miasto, region koszaliński. No uważam, że właśnie tutaj dzięki mnie właśnie region koszaliński tutaj jest słynny w Polsce, że zawodnicy lubią z Polski przyjeżdżać tutaj na imprezy do Koszalina, ponieważ są bardzo dobrze zorganizowane. Wszystko jest, można powiedzieć, dopięte na ostatni guzik. No i myślę, że w przyszłości postaramy się o najbliższe, lepsze imprezy, także, a to już niedalekiej przyszłości. Ja myślę, że w tym miejscu należałoby również powiedzieć na temat Józefa Warchoła jako zawodnika, no bo trener, zawodnik również, i nie tylko prezes klubu, tak, organizator. Kiedy Józef Warchoł stanie na ringu, jeśli nie w Koszalinie, to gdzie i czy masz już sprecyzowane plany na rok 97 jako zawodnik? Pod koniec maja lub początek czerwca prowadzę już rozmowy z firmą, która zorganizuje mi najprawdopodobniej właśnie imprezę, która no, jakiej jeszcze można powiedzieć tej rangi w Koszalinie nie było. Będzie to walka o tytuł zawodowego mistrza świata. Będę walczył prawdopodobnie z Amerykaninem lub z Anglikiem. To jeszcze nie wiadomo dokładnie z kim, w jakiej kategorii, bo występuję w 2 kategoriach wagowych, 78 kg i 81. Także to jest rozbieżność praktycznie 3 kg, to jest kwestia powiedzmy 2-3 kg tylko. No, na pewno będzie to świetna promocja regionu, duże zainteresowanie tą imprezą. No i właśnie bardzo zabiegam o tą imprezę, żeby ona się odbyła właśnie tu w Koszalinie, ze względu na to, że będzie to świetna promocja przede wszystkim regionu koszalińskiego tutaj. No i to, że właśnie, że jestem koszalinianinem, że chciałbym właśnie na zakończenie swojej, powiedzmy, kariery uwieńczyć to. Czyli już, walką już gdzieś tam, w twoich myślach rodzi się to zakończenie kariery jako zawodnik, a poświęcenie się pracy szkoleniowej. Tak, no jest to na pewno trudno związać to wszystko razem, żeby właśnie być trenerem, być zawodnikiem, jeszcze powiedzmy chodzić po sponsorach i szukać powiedzmy tych pieniędzy, wykupować się można powiedzieć pod ziemi, gdzie jest naprawdę ciężko tutaj właśnie w regionie Koszalina tutaj znaleźć. To właśnie przychylność ludzi, którzy naprawdę patrzą tak obiektywnie na właśnie tutaj na nasz sport, i powiedzmy ten sport, który właśnie ja tutaj promuję, podoba się też właśnie i właśnie dlatego też dają mi, dzięki właśnie nim są te imprezy. No być może właśnie w czerwcu, jeżeli się uda, dojdzie do tego pojedynku, będę bardzo zabiegał o ten pojedynek. Myślę, że też władze miasta pomogą, władze wojewódzkie, bo to będzie naprawdę świetna promocja regionu koszańskiego, bo to będzie na ogólnopolskiej telewizji na Polsacie, prawda, transmisje pójdą wielokrotnie, także jest to szansa, powiedzmy, dla mnie tutaj, dla klubu, dla miasta tutaj świetna promocja. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przypomnijmy zatem, najbliższa gala kickboxingu organizowana przez Józefa Warchoła odbędzie się 22 w Karlinie o godzinie 17 w nowo oddanej hali sportowej. Jedną z głównych postaci tej gali będzie Tomasz Różański, którego dziś gościmy w studiu.
myślę, że będę wyrazicielem i was organizatorów, i was zawodników, jeśli wszystkich kibiców serdecznie na tę galę zaproszę. A przypomnę, że gościliśmy dziś w naszym studiu Józefa Warchoła, działacza, trenera, zawodnika kickboxingu oraz Tomka Różeńskiego. Dziękuję bardzo. Nie tak dawno mówiliśmy na temat kickboxingu. Powracamy do tego tematu. Gala kickboxingu w Karlinie się odbyła 22 w sobotę. Głównym punktem tej walki, tej gali była walka Tomka Różańskiego z Nawrockim, z reprezentantem Tarnowa. Jak wiemy już wszyscy, walka ta zakończyła się zwycięstwem naszego reprezentanta 2-1. Dziś serdecznie witam w studiu po raz kolejny trenera, działacza, zawodnika kickboxingu Józefa Warchoła, Tomka Różańskiego, głównego bohatera właśnie karlińskiej gali. I szybciutko przenieśmy się, proszę państwa, do hali w Karlinie, gdzie ta właśnie gala się odbyła. Jesteśmy już w hali w Karlinie, jak państwo widzą, nad komplet publiczności, tak można powiedzieć, ponad 500 kibiców przyszło do hali, aby obserwować walkę Tomka Różańskiego. Jak zwykle Józef Warchoł zadbał o to, aby oprawa zawodów była należyta. Piękne dziewczyny, a teraz już o samym pojedynku Józef Warchoł i Tomek Różański. Jeżeli chodzi o przeciwnika Tomka, jest to dwukrotny mistrz polski w kickboxingu full contact, też sobie rozwalił, nie mógł w tej walce zbyt dużo kopać. To jest pierwsza runda pojedynku, która na razie badają się zawodnicy, właśnie Tomek i pan Wojciech Nawrocki, badają się, skillowe rozpoznanie. Tutaj Tomek raczej w tej walce u Tomka będą raczej dominowały ręce niż nogi, ponieważ słabiej kopał ze względu na to, że uległ kontuzji wcześniej. No więc właśnie przypomnijmy, że to było podczas Mistrzostw Świata czy Europy, już nie pamiętam, w Moskwie bodajże, czy na Ukrainie. Była taka sytuacja, kiedy próbowano zmienić trochę przepisy kickboxingu, aby zmusić zawodników do zadawania większej ilości ciosów nogą. Czy to zostało zatwierdzone? To znaczy tak, już obecnie w Mistrzostwach Świata Europy już w tej chwili jest zatwierdzone, że trzeba wykonać w ciągu jednej rundy w tym amatorskim systemie wykonać 6 kopnięć w ciągu jednej rundy. Jeżeli zawodnik nie wykona tych 6 kopnięć, ma punkty zawodnicy punkty karne, tak, sędziowie punkty karne odejmują. W każdym razie tutaj Tomek wykopał tych 6 kopnięć, nawet i więcej. W ciągu rundy chodzi też o to, żeby te kopnięcia były, powiedzmy, na tyle skuteczne. No i tutaj właśnie Nawrocki kontrował go ładnie przed nim właśnie kopnięciem front kick, no ale na pewno Tomek bardzo ładnie wchodził, schodził i kontrował rękoma. Tomek, może teraz, bo to już drugą rundę oglądamy, parę słów na temat pierwszej rundy. Jak się czułeś, czy nie bałeś się przeciwnika? To przecież bardzo utytułowany, dwukrotny mistrz Polski. Jak się czułeś w ringu? Na pewno niósł ciebie do walki doping twojej publiczności z Karlina. Tak, w tej walce doping mi bardzo pomógł, ale mimo wszystko, że walczyłem w Karlinie, bardzo przeżyłem tą, bardzo po prostu psychicznie przeżyłem tę walkę. Kilogramy mi leciały, w ogóle nie mogłem jeść. Po prostu ze względu na to, że walczyłem w Karlinie przed swoją własną publicznością. No więc właśnie, to niby pomaga, ale jednak gdzieś w podświadomości zawsze, że no przed kolegami, przed koleżankami, no chciałoby się zaprezentować jak najlepiej. Tomek tutaj w tej walce był bardzo spięty. Na pewno, ty jako trener możesz to ocenić, bo przecież znasz go na co dzień. Trema tutaj właśnie Tomka była bardzo duża. No to na ten prestiż właśnie, że to jest po raz pierwszy w Karlinie i taka walka jest takim przeciwnikiem. No i na pewno uważam, że z walki na walkę Tomek w tej kategorii wagowej będzie na pewno sobie coraz lepiej radził. No myślę, że w niedługim czasie, mówię, może na jesieni, może w przyszłym roku polowie zrobimy galę w Karlinie i myślę, że Tomek już do tej walki na pewno do walki, do której wyjdzie, no to będzie już taki spin. Powiedzmy jeszcze parę słów na temat, ja przypominam sobie, jak rozmawialiśmy jeszcze przed galą, przed walką w Karlinie. Mówiłeś, że dla takiego zawodnika, dla tak młodego zawodnika, jakim jest Tomek, bardzo ważne jest, aby wystąpił przed własną publicznością, ponieważ
Potrzebne mu jest pewne dowartościowanie, pewne potwierdzenie swojej wartości. Klasy. Tak, swojej klasy, pokazanie się przed swoimi koleżankami, przed kolegami, przed ludźmi ze swojego miasta. Ty również startowałeś przed publicznością koszalińską i zawsze chyba to jednak, mimo tego, że chciałoby się boksować jak najlepiej, chciałoby się walczyć jak najlepiej, to jednak nie zawsze to wychodzi. Tak, na pewno. No, uważam, że w moim przypadku troszeczkę to inaczej wyglądało, bo te imprezy, na których ja walczyłem, to w Koszalinie, nie wszystkie walki były tak układane pod dyktando, powiedzmy, dla publiczności, jakby publiczność chciała, w ogóle publiczność by chciała, żeby jeden zawodnik drugiego zawodnika znakautował w takim stylu, prawda, i to może w piątej rundzie, w ostatniej rundzie, żeby mogli przynajmniej na co popatrzeć. W moim przypadku to wyglądało to w ten sposób, że ja musiałem niestety organizować, szukać sponsorów, całą imprezę, praktycznie cała impreza była na moich barkach, praktycznie wszystko musiałem podopiniać i niestety około 30-40% tych właśnie tych możliwości, których mogłem wykorzystać na ringu, niestety straciłem przed wyjściem do walki. Także, ale zawsze sobie jakoś tam podpukać, zawsze dawałem sobie w Koszalinie, wszystkie pojedynki w Koszalinie jak na razie wygrywałem i wygrywam. Miejmy nadzieję, że tak będzie jeszcze przez długi czas. Także tutaj jest już trzecia runda. No więc właśnie trzecia runda dobiega końca. Ja chciałbym zapytać Tomek, jak czułeś się w tym momencie? Czy otrzymałeś jakiś mocny cios do tej pory, czy miałeś jakieś momenty krytyczne? Znaczy, w ogóle przebieg tej walki, czułem się bardzo dobrze. Uważam, że przegrałem tą pierwszą rundę. Starałem się w następnych rundach coś zmienić. Starałem się zrobić wrażenie jakieś na sędziach, żeby po prostu uznali wyższość. Także uważam, że to znaczy ogólnie dosyć dobrze się czułem. Ja mogę powiedzieć tyle, że Tomek w ostatnim czasie trenuje. Mamy koniec trzeciego starcia. Jeździ po zgrupowaniach, powiedzmy na razie nie ma kontaktu z tymi dobrymi zawodnikami. Ma takich sparych partnerów, no ale to są powiedzmy o klasę niższą od Tomka. No i po prostu te umiejętności niestety nabywa się z lepszymi przeciwnikami. No i Tomek ostatnio właśnie tak też mi właśnie kłopot z parę partnerami, nie powiem, że nie mamy ringu, w którym właśnie zawodnicy walczą o bycie treningowe. No mówiliśmy o tym w naszym programie już wcześniej. Tak, ale już będziemy mieli ring właśnie w szkole podstawowej numer 1, tak zwany ring podłogowy, będziemy już mieli pole walki, gdzie zawodnicy już będą praktycznie walczyć w ringu. Także no wszystko tutaj właśnie to jest tutaj przeze mnie zorganizowane. Oczywiście też jest to kosztowne, bo materiał zrobienia tego całego właśnie tego ringu to jest to właśnie bardzo kosztowne. Jest czwarta runda, to widzimy, Tomek stara się już bardziej atakować przeciwnika. No tutaj był taki właśnie moment, gdzie miało dojść do jakiejś wymiany. Tak, Tomek tutaj próbuje kontratakować, bo w ostatnim czasie właśnie dużo właśnie cofając się kontratakował i to nawet nieźle mu wychodziło. Tutaj nawrotki rzucił się do ataku, czyżby czuł, że tam punktowo może być już nie najlepiej? Przypomnijmy, to jest czwarte starcie. Tak, z reguły właśnie jeżeli jest powiedzmy gospodarzem zawodnik i walczy powiedzmy na równi z zawodnikiem, który przyjeżdża powiedzmy do gospodarza, to z reguły wygrywa zawsze ściany jednak pomagają tutaj i wygrywa z reguły przy walce remisowej powiedzmy ze wskazaniem powiedzmy gospodarza, z reguły wygrywa. Tomek, czy słyszałeś publiczność w czasie walki? Czy to słychać? Znaczy, może w czasie samej walki to tak nie za bardzo. Jednak jesteś tak skoncentrowany. Skoncentrować na walce, także jeżeli na przykład jest taki moment, że idzie się do przodu, to wtedy ta publiczność jakby pomaga. Niesie, wtedy jest, niesie. Po każdym udanym ciosie, jak jest aplauz publiczności, słyszysz tak? To? Słyszysz to? To się słyszy, ale mimo wszystko człowiek jak jest przy walce skoncentrowany, to nie słyszy się. Wracamy na ring, to już zaraz koniec Tomek, czwartego starcia. Tak, Tomek w tej walce nie dał jeszcze wszystkiego, na pewno był spięty, nie walczył na pełnych obrotach. No i ta kontuzja. Tak, no i ta kontuzja powiedzmy, no już jest coraz lepiej z tą nogą. No myślę, że w najbliższym czasie tutaj Tomek cały czas idzie do przodu, robi postępy systematycznie. No myślę, że niedługo będzie niezłym fighterem właśnie w tej kategorii wagowej. Ja tutaj się przymierzam w przyszłości, powiedzmy za pół roku, może za rok,
właśnie, żeby skonfrontował, jeżeli będzie w tej kategorii jeszcze występował Robert Nowak z Poznania, który jest aktualnym mistrzem Europy w tej kategorii, mistrzem Polski. Obecnie występuje tak balansuje między kategorią 75 i 71. No i Bodek właśnie chciał dopuścić do konfrontacji tutaj właśnie Tomka z, właśnie z Nowakiem. W przyszłości no, mam nadzieję, że Tomek stoczy też w najbliższym czasie w Koszalinie. W kwietniu szykujemy się właśnie tutaj do takiego meczu Poznań-Koszalin. Tutaj właśnie... Tu był właśnie taki moment, gdzie chyba Nawrocki myślał, że to po ciosie było. Tak, to właśnie poślizgnięcie. Tam na której zawodnicy walczą jest troszeczkę śliska. I powiedzmy, że jest odrobina wody, czy ewentualnie... Jest ślisko. Jest ślisko, tak. Józef, pomału walka dobiega końca. Zaraz jeszcze powiemy na temat samej walki. Chodzi mi tylko o to, było w czasie naszego materiału pokazane, jak w narożniku w czasie przerwy między jedną a drugą rundą udzielasz wskazówek. Powiedz mi, czy bardziej się denerwujesz jako trener, czy bardziej się denerwujesz jako zawodnik? Może bardziej przeżyłem niż Tomek, bo tutaj Tomek jest tutaj tak zwaną moją wyjściówką tutaj. Jeżeli ja nie walczę, to walczy Tomek tutaj właśnie. Ja tutaj był w tym momencie głównym bohaterem imprezy, ja tutaj byłem niestety w cieniu, ja tutaj jako trener tutaj brałem udział, jako organizator. No na pewno bardzo chciałem, żeby Tomek wygrał i to w dobrym stylu. No walka była, ja oceniam tą walkę w ten sposób, że no to była walka remisowa ze wskazaniem na Tomka. Ze względu na to, że Tomek czyściej trafiał tutaj i jeżeli chodzi o techniki właśnie ręczne, był lepszy w technikach ręcznych, natomiast no, Wojtek Nawrocki kopał dosyć też więcej kopał niż Tomek, ale te kopnięcia nie były już na tyle skuteczne, ale Tomek więcej kontrolował rękoma i właśnie tutaj moim zdaniem wygrał remis ze wskazania, także tutaj no, ten Nawrocki ten... cieszył się po tej walce, tak jak widzimy. No, był czyli... przekonany, że no, on wygrał ten pojedynek. No, tutaj jest uważany werdykt sprawiedliwy, dlatego że 2-1, jeden sędzia wskazał na My znamy już, znamy werdykt, ale Nawrocki czuł się, o tutaj cieszył się, że wygrał pierwsze starcie. Sędzia właśnie tutaj Patury z Olszczyna wskazał właśnie na Wojtka Nawrockiego. Ten sędzia ze Szczecina, pan Błoński wskazał na Tomka i sędzia trzecia, który wskazał na Tomka. Jeden Tomek zwycięstwo. I tak oceniasz, że walka była remisowa, ale wskazanie jedno. Troszeczkę Tomek był lepszy. Uważam na to, że czyściej trafiał technikami ręcznymi. Przypomnijmy twoją walkę tutaj w czasie gali koszalińskiej z Romanem Bugajem. Było podobnie. Bardzo remisowy pojedynek i też niejedno głośny werdykt sędziów. I później gazety napisały, ściany pomagają gospodarzom. Nie oceniasz tak, żeby Tomkowi pomogła hala karlińska? To znaczy na pewno nie. Sądzę, że jeżeli ten pojedynek byłby w Koszalinie, sądzę, że Tomek by lepiej zawalczył. Na pewno był za bardzo spięty. No. Dużo tych właśnie ubyło tych, można powiedzieć, tych sił, tego zaangażowania do tego polotu do walki, gdzie Tomek nie chciał wykorzystać. Uważam, że Tomek inaczej walczy zupełnie, teraz na obcym terenie, jest o wiele szybszy, o wiele dynamiczniejszy, bardziej przebojowy. W ubiegłym tygodniu w Warszawie odbyło się zebranie z Polskiego Związku Kickboxingu. Tam bardzo ważne decyzje zapadły, jeśli chodzi właśnie o kickboxing w Koszalinie. Józek, to dwie, naprawdę trzy nawet bardzo ciekawe imprezy możesz zaoferować naszym sympatykom sportu. Tak, w ostatnim czasie przybywałem zaraz po samej imprezie, wyjechałem do Warszawy na Wolny Związek Polskiego Związku Kickboxingu, gdzie były wybierane nowe władze. Oczywiście prezesem Polskiego Związku Kickboxingu został jak 4 lata temu pan Marek Gąsiorek, który naprawdę bardzo dużo dla Polskiego Związku Kickboxingu zrobił, dla polskiego kickboxingu. Oczywiście do zarządu też wszedł m.in. trener kadry Andrzej Palacz, który był wiceprezesem, no i trenerem kadry, także tutaj też niektórzy ludzie, niektóre osoby, które wręcz przeciwnie przeszkadzały, też w rozwoju polskiego kickboxingu akurat nie załapało się do zarządu Polskiego Związku Kickboxingu. No i oczywiście myślę, że cały czas prężnie polski kickboxing bardzo dobrze się rozwija i no i to też są wynikiem będą Mistrzostwa Świata w Polsce, które odbędą się w listopadzie
tego roku. No a teraz powróćmy do tego, co, bo ważne decyzje zapadły dla koszalińskiego kickboxingu. Tak, no koszaliński klub kickboxingu bardzo został doceniony przez władze związku. To też między innymi, że właśnie koszaliński klub kickboxingu był organizatorem mistrzostw Polski w Full Kontakcie rok temu. No i też zapadły decyzje właśnie, komu przyznać w tym roku Puchar Polski. Cztery miasta wojewódzkie kandydowały o ten Puchar Polski w Full Kontakcie, bo to właśnie chodzi głównie o Full Kontakt, bo to jest najbardziej widowiskowa odmiana kickboxingu. No i z zadowoleniem koszalińskiego klub kickboxingu otrzymał właśnie, wygrał ten przetarg z tymi miastami. Kiedy będzie? 22-23 czerwca będzie Puchar Polski w kickboxingu wersji Full Contact. Będzie to dwudniowa impreza, będą eliminacje w sobotę i finały w niedzielę. Myślę, że na finałach będzie ogólnopolska telewizja, tutaj telewizja Polsat. Myślę, że będzie naprawdę bardzo dobrze zorganizowana impreza z tego względu, że ja tutaj jako organizator, no i oczywiście trener tutaj podejmę się właśnie bardzo, bardzo dobrze zorganizować tę imprezę. Nie będziesz sam startował, to trzeba dodać. Ale zapraszamy na twoją walkę prawdopodobnie w kwietniu. Co to będzie za walka z kim? Tak, chcę zrobić taki właśnie przedstart przed tym Bucharem Polski, już wcześniej kibicom, sympatyką w ogóle kickboxingu, powiadomić właśnie, że w czerwcu odbędzie się Puchar Polski na tej gali właśnie, która odbędzie się w kwietniu. Będę najprawdopodobniej walczył z Radosławem Laskowskim, którego rok temu tutaj pokonałem właśnie w marcu w Koszalinie. Tutaj i myślę, że ten pojedynek bardzo dużo kibicom dostarczy emocji. Będzie to pojedynek o tytuł zawodowego mistrza Polski w kategorii 81 kg. O tytuł zawodowego mistrza kraju 7 rund. I między innymi tutaj Tomek Różański wystąpi też w pojedynku full kontaktowym. Będzie to tak zwany mecz Koszalin-Poznań. Trzy walki w light kontakcie, trzy walki w full kontakcie. Ostatnio w naszym programie nieśmiało mówiłeś o tym, że spróbujesz zorganizować walkę o tytuł zawodowego mistrza świata. Coraz bardziej realna staje się ta wizja. No myślę, że na 99% ta właśnie ta propozycja tej właśnie imprezy, którą właśnie tutaj planuję zorganizować przy pomocy oczywiście agencji, nie będę zdradzał na razie, we wrześniu lub koniec września, początek października. Będzie to naprawdę impreza rangi światowej, o którą właśnie ja bardzo zabiegam, no i oczywiście walka o tytuł zawodowego mistrza świata, która właśnie odbędzie się, przeciwnika jeszcze nie znam, to jest wszystko powiedzmy dogranie przed dwa miesiące przed imprezą Góra 3. Także myślę, że to będzie naprawdę bardzo, bardzo udana impreza, no jakiej jeszcze tutaj powiedzmy w Koszalinie nie było. I to myślę również bardzo ważne zamknięcie roku, grudzień, pierwsze memoriałowe zawody Andrzeja Firsta. Tak, no w tym roku planujemy zorganizowanie czterech imprez właśnie jeżeli chodzi o kickboxing. No ta ostatnia impreza będzie właśnie poświęcona tutaj śmierci, tragicznej śmierci z Krakowa właśnie trenera kadry juniorów Andrzeja Firsta. Będzie to charytatywna impreza, która praktycznie po mistrzostwach świata akurat minie rocznica właśnie, pierwsza rocznica śmierci Andrzeja Firsta i tutaj właśnie ja jako pierwszy tutaj właśnie z tym pomysłem wyszedłem i chcę właśnie tą imprezę właśnie zorganizować tu w Koszalinie i pieniądze zebrane z tej imprezy przekazać właśnie rodzinie właśnie zamordowanego tutaj tragicznie syna na pomnik, ewentualnie na tablicę pamiątkową właśnie poświęconą właśnie jego pamięci i myślę, że tutaj na tej imprezie będą reprezentować tutaj najlepsze gwiazdy polskiego kickboxingu, właśnie mistrzostw świata i Europy, plus jeszcze panie też wystąpią na pewno. Będę chciał to bardzo dobrze przygotować. Myślę, że to będzie naprawdę no, impreza no, taka no,
o której się będzie dużo mówiło. Andrzej Firs był bardzo znany, bardzo lubiany w tym środowisku i na pewno żaden szanujący się kickbokser w Polsce nie odmówi udziału właśnie w tym memoriale, tak, tak myślę. Był bardzo lubiany, bardzo kochany, bardzo szanowany. Był można powiedzieć, kilka lat trenerem, dobrze zapowiadającym się trenerem właśnie kadry juniorów. Tutaj między innymi jego wychowanek, Roman Buga, który jest aktualnie mistrzem świata i mistrzem Europy, właśnie tutaj brał też udział w koszalinie koszalińskiej gali. Tutaj właśnie sekundantem był jego Andrzej Fiers, także był to bardzo zapowiadający, bardzo dobrze zapowiadający się trener, który w przyszłości mógłby właśnie zastąpić pana Andrzeja Palacza. I to właśnie pan Andrzej Palacz kreował go właśnie na swojego następcę, no ale niestety tak się stało, tak się stało. No i właśnie my mamy nadzieję, że dojdzie do tej imprezy i będziemy chcieli ją bardzo dobrze zorganizować. Nam, sympatykom sportu, proszę Państwa, wypada tylko życzyć Józefowi Warchołowi, aby wszelkie plany, które stawia przed sobą, wszelkie założenia zorganizowania tych wspaniałych imprez zostały zrealizowane, doszły do skutku. A przypomnę, że dzisiaj gościliśmy w naszym studiu Józefa Warchoła, trenera, zawodnika, działacza kickboxingu i Tomka Różańskiego, głównego bohatera karlińskiej gali, która odbyła się 22. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Mistrzostwa Polski Strefy Północnej w kickboxingu formuły Light Contact odbyły się w Koszalinie. 45 zawodników z 10 klubów rywalizowało o prawo udziału w finałach Mistrzostw Polski, które odbędą się za 2 tygodnie w Lesznie. Spośród reprezentantów gospodarzy najlepiej spisał się w wadze do 74 kg Tomasz Różański. Tu w biało-czerwonych spodniach walczy z Rafałem Sztramko z Olsztyna. Koszalnianin wygrał 4 walki i bez problemów zakwalifikował się do leszczyńskich mistrzostw. Z pojedynku na pojedynek się Tomek bardzo poprawia, systematycznie trenuje i myślę, że w mistrzostwach Polski, na które się zakwalifikował, które odbędą się w Lesznie, myślę, że powinien zdobyć medal. Mimo to, że light contact jest tylko taką, można powiedzieć, domeną full kontaktu, a Tomek się bardziej specjalizuje w full kontakcie niż w light kontakcie. Do Leszna pojedzie również drugi zawodnik z Koszalina, Artur Korzec. To ten zawodnik w białej koszulce, tu w zwycięskiej walce z Andrzejem Rutkowskim z Olsztyna. Podczas koszalińskich eliminacji Korzec zajął ostatecznie 2. miejsce. Na Mistrzostwa Polski młody koszalnianin jedzie jednak po naukę. Myślę, że w Mistrzostwach Polski nie poradzi sobie, bo jeszcze jest młodym zawodnikiem, jeszcze umiejętności nie ma na tyle, żeby zdobyć medal. Ale myślę, że w niedalekiej przyszłości chłopak trenuje uczciwie i myślę, że zdobędzie w najbliższym czasie medal na Mistrzostwach Polski juniorów. Jeszcze przed koszalińskimi zawodami udział w Mistrzostwach Polski zapewnił sobie również Robert Sołtys ze szczecineckiego klubu Sztuk Walki. Szansy na wyjazd do Leszna nie wykorzystali natomiast jego klubowi koledzy Robert Stach i oglądany Tomasz Kozłowski, zielone spodnie, którzy łatwo przegrali swoje walki.